Cześć! Dzisiaj pokrótce chciałabym Wam przedstawić bazę psiego patrolu ze zjeżdżalnią. W zestawie był również pojazd policyjny Chase'a z figurką Chase'a. Baza psiego patrolu ma również elementy dźwiękowe po naciśnięciu przycisku, ale to jest z drugiej strony, także zaraz jak obrócę bazę, to Wam zademonstruję. Baza wygląda tak. Tutaj jest podest, po którym pieski mogą wjeżdżać na górę do bazy. Nie chodzi on bardzo płynnie, ale na pewno się nie zacina. Tutaj jest jeszcze drugi element, którym pieski mogą wjeżdżać. Tutaj są dwa miejsca postojowe, w którym samochody mogą stać. Moja córka ma również pojazd Rabla, natomiast on nie był dołączony do zestawu, ale to jest ta sama seria, także dokupiliśmy go dodatkowo. I jeżeli pieski wjeżdżają na górę, na przykład tutaj wjedzie Chase, to może wysiąść. Ciężko mi jest to pokazać jedną ręką. I na wezwanie, czyli po wciśnięciu tutaj z tyłu przycisku, na wezwanie piesek wskakuje na zjeżdżalnię i może zjechać do swojego samochodu. O tak. Baza jeszcze z drugiej strony. Wygląda tak. Jeżeli mamy kilka piesków, które możemy tu poustawiać, i tu jest ten przycisk z efektami dźwiękowymi. Z muzyczką z psiego patrolu. Bardzo dobrze można się też bawić tą bazą z figurkami, które są w, na przykład w jajkach tych z jogurtem w Biedronce, których moje dziecko ma bardzo dużo. Zdecydowanie jakość tego samochodu z Chase'em, jak koparki z Rablem, jest lepsza niż tych figurek z Biedronki. Natomiast my mamy bardzo dużo tych figurek z jajek. I moja córa bawi się tymi wszystkimi figurkami na tej zjeżdżalni, w bazie. Mam nadzieję, że pokrótce udało mi się przedstawić, jak wygląda ta zabawka. Jest to fajny pomysł na prezent dla dziecka, które lubi psi patrol. Pozdrawiam serdecznie, pa pa!